Cześć, jestem Koza, to jest kanał Koza Manager. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Violi w... czytaj, Fiorentyny. Koszulki Fiorentiny na zgodę FC nie kupicie, natomiast taką koszulkę reprezentacji Włoch. A i owszem, tak więc zapraszam serdecznie z hasłem Koza Sport, podłoga 2021, macie 10% zniżki. Ehm, tymczasem gramy z Fenerbacze, znaczy ja wiem, że można było ją zdobyć w zgodzie, nie wiem czy, nie wiem, czy nadal jest. Ehm, może wszystkie się sprzedały. Tak czy siak sprzęt piłkarski ehm, znajdziecie tam najlepszy. Tymczasem ja gotuję już nasz zespół na spotkanie z Fenerbacze. Będzie to mecz, w którym ehm, zagra Radu, ponieważ ważne jest, żeby nasz drugi bramkarz także tutaj korzystał z tych przedsezonowych zmagań w, w składzie znajdzie się Kambula, Pirola e, ustąpi miejsca no właśnie komu, no właśnie komu, 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 no Kornetowi e, na prawej stronie znajdzie się tym razem Florencji Locatelli w tym meczu za. Gra. No właśnie, zagra czy nie zagra? Na pewno chcę zobaczyć tutaj Nevesa, żeby on wystąpił w tym spotkaniu. Dodatkowo chciałbym zobaczyć Kastania w środku pomocy tym razem. Bo ja wiem, że on sobie tam poradzi, więc nie mam z tym problemów, żeby on wskoczył. Zawijaniego, bo ten jest lekko zmęczony. No chyba, że z Florencym mi się woli zmienić. O, tak zrobimy. Dalej, Giuliani w tym meczu. Nie wystąpi. Tym razem e, dostanie szansę Berardi, bo nie chce, żeby młody się tutaj też zajechał przed sezonem. Na lewe skrzydło wskoczy sobie kłamę, bo chce, żeby chłopak e, może coś postrzelał. Dzięki czemu będzie e, mam nadzieję szansa na to, że, no, 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 że ktoś go kupi. E, no i co zrobić z napastnikiem? No właśnie, brakuje tego tego napastnika, więc zagra tu z brakulaku Dumbia na skrzydla, kłamę na napadzie, tak więc jak widzicie już nawet w tych rotacjach widzimy wyraźne braki kadrowe, widzimy wyraźne potrzeby naszych zawodników e, a w zasadzie potrzeby naszego klubu jeżeli chodzi o zakup zawodników, tak więc e, będziemy musieli się tutaj na tym skupić, Neves zdobywa pierwszą bramkę e, więc piękna sprawa słuchajcie e, bardzo, mnie to, bardzo mnie to cieszy my dostajemy propozycję wypożyczenia Vivianiego do FC Porto powiem tak nie jestem zainteresowany. Młody radzi sobie naprawdę nieźle e, w tym sezonie i odrzucam tę ofertę, po prostu. I ja ją odrzucam, bo ja jestem z tego chłopaka zadowolony i ja widzę jego przyszłość w tym zespole, tak więc nie mam zamiaru się go pozbywać. E, chcę, żeby on z nami został i, e, i, i będzie grał. Będzie grał w Pucharze Włoch, może nawet w Lidze Mistrzów, jeżeli sytuacja się nam e, fajnie poukłada. Tak jak mówię, w tym sezonie dla nas, Celem numer jeden jest uh... Oj, super oferta Dla nas celem, celem numer jeden w tym sezonie jest Liga Tak więc w Lidze Mistrzów ja chcę wyjść I nie znaczy, że będę się dalej podkładał Ale jeżeli będę miał na przykład ważny mecz ligowy A ważny mecz Ligi Mistrzów To ja stawiam na Ligę Tak jak, tak jak mówię, Serie A i Scudetto To jest nasz cel na ten sezon Tak więc tu trwają treningi i widzę, że będę musiał poza nagraniami Dorobić parę sesji, bo ostatnio się jakieś dziury porobiły My dostajemy kolejną ofertę wypo... Czy Viviani jest na liście do wypożyczenia? Ano jest no, to wiele wyjaśnia, e, czemu się po niego zgłaszają. Tak więc zaraz się nim zainteresujemy. Tymczasem zobaczmy tych piłkarzy bez klubu, ponieważ Jetson Fernandez. Nie wiem, jak to jest możliwe, że nie ma klubu, e, ale my po tego piłkarza pójdziemy. My po tego piłkarza się zgłosimy. No, to jest absolutny hit, że ten zawodnik e, nie wzbudza niczyjego zainteresowania. Ale słuchajcie, no nie wzbudza, to nie wzbudza. No, co ja mam wam powiedzieć? E, tymczasem my znamy Pina Montiego, To może być taki znowuż piłkarz jak Caprari troszeczkę. E, ac aczkolwiek wolałbym chyba kogoś trochę bardziej Uznanego, tym bardziej, że tak jak mówię, gramy w tym roku w Europie, no na pewno zgłosimy się pod Sona Fernandesa tutaj e, i, i chłopie, no trzeba porozmawiać. Żaden klub się po niego nie zgłosił. Słuchajcie, ja nie wiem, czy on ma pro problemy prawne, ja nie wiem, czy co się z nim dzieje, ale mnie to nie interesuje troszeczkę. To jest zbyt duża okazja, żebyśmy ją odpuścili. Trochę jak z Kevinem Princem Boatengiem, dajemy chłopakowi szansę. Tak więc moja propozycja to rotacyjne występy, on chce być ważny, jakby spodziewałem się tego i się na to zgadzam, eee, więc, więc dajemy mu taką okazję. Długość kontraktu lata 4. No nie, no mordo 5 lat 5 lat kontraktu eee, tak to zrobimy. I to co istotne nie chcesz klauzuli odstępnego nie mam z tym problemu. Eee, zalecane wynagrodzenie to jest 71. Ok, powiem tak. Eee, jeżeli usuniemy ten, tą premię, to to jest bardzo dobry kontrakt. To jest nadal genialny kontrakt. Ja to akceptuję. Ja to akceptuję. I mamy nowego zawodnika, słuchajcie. Mamy nowego zawodnika. Drugi środkowy pomocnik dołącza do drużyny. Eee, ten Bebu. No nie. To nie jest ten kaliber zawodnika. To nie jest ten kaliber gracza. Eee, więc teraz to co istotne. Warto by było przede wszystkim zajrzeć na to, jaki Fernandez dostaje numer. Eee, I wydaje mi się, że tutaj to jest zawodnik, który może grać z ósemką. Czy to jest zawodnik, który może grać z ósemką, czy nie? Zmieńmy. Nie, 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 nie. On... Powiem szczerze, wydaje mi się, że tutaj może dostać. Albo dobra, niech dostanie tą ósemkę. Niech dostanie tą ósemkę. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który może spokojnie tutaj em, nosić ten numer na plecach. Co prawda, Nevesowi nie pozwoliłem, ja mu pozwalam. Życie. E, nie jestem, jak widać, sprawiedliwy na to wychodzi. E, to co istotne, czy trzynastka jest wolna? Nie jest wolna, e, więc tutaj zmieniamy ten numer. E, Giuliani dostanie bardziej taki już składowy numer. Niech będzie 24. E, dobra, i co ja chciałbym zrobić dalej? Dalej chciałbym zobaczyć plany rozwoju, bo to jest naprawdę istotne. E, żeby zobaczyć, jak nasi zawodnicy pod tym względem sobie radzą. E, ty dostaniesz wybiegającego, żeby tak naprawdę jak najszybciej to szło. Tu tobie damy to. No i to co istotne, e, tutaj. Ty pracuj. Tu przejdziemy sobie w bramkarza. No właśnie. To jest ważne, żebyś ty popracował nad. Nad łapaniem piłki, bo to jest Twój największy problem. A jako, że jesteś bramkarzem, no to jest to dosyć. Taka kwestia bym powiedział, ee, Newralgiczna e, Ofensywny boczny obrońca, nie, tutaj idziemy w tego defensywnego, bo ja chcę, żeby on cały czas podnosił tą swoją obronę. E, bo to jest dla mnie ważne u korneta. E, jeżeli chodzi o kambulę, czy jest coś, co zajmie mu krócej. No nie, więc niech on już sobie robi tego stopera, skoro nad tym pracuje. E, I myślę, że chłop się jeszcze porozwija, więc spokojnie. Tutaj mamy coś, co zajmie krócej. No nie, więc tutaj tak samo idziemy w stopera. No to nieważne jest, jeśli chodzi o pikę damy ścianę, chociaż ja bym wolał go rozwijać pod tym względem. Więc rozgrywający, obrońca wejdzie do kwarty. Yy, Tutaj, chłopaku, mój drogi kolego, wejść w stopera. No i dalej, zobaczmy kogo możemy. Czyli, ty idziesz w bocznego obrońcę defensywnego, super. Ty, fajnie, żebyś e, też tutaj poszedł w defensywnego, bocznego obrońcę. E, tutaj damy tobie defensywnego, bocznego obrońcę. E, no i tu widzimy piłkarza, który ma szansę na duży rozwój. I, i chciałbym, żeby też jest w defensywnego, no bo ja go rozważam także do grania w środku obrony, więc ta statystyka obrony jest naprawdę istotna. E, dalej mamy oczywiście naszego. Lukasa Torreira i wydaje się że rzeczywiście ten cofnięty rozgrywający to nie jest głupi pomysł. I Viviani. Słuchajcie, dużo z Was proponowało, żeby Viviani został naszym środkowym pomocnikiem i że to powinno go troszkę zboostować, dlatego dajemy mu taką rolę i tak samo Locatelli będzie naszym środkowym pomocnikiem. Tutaj widziałem wiele takich propozycji, tak więc dajemy mu Właśnie taki, taki nakaz Ty weź sobie bądź kim tam chcesz Możesz być kim chcesz Dobra, to co istotne, to jest box to box To ma być taki gościu, który będzie robił wszystko Tak samo box to boxem Ma być Sensi No i pytanie, co z tym Nevesem I wydaje mi się, że tutaj tak samo chciałbym Żeby chłopak był box to boxem Tak więc to mu dajemy No chyba, że jego Chcemy zrobić na taką nazwijmy to kotwicę, i cały czas ściągać środkowego pomocnika. Jeszcze jednego, mówiąc, środkowy pomocnik, mam na myśli SP. No, tylko że ja patrzę na tą obronę, patrzę na te fizyczne, nie jestem przekonany, czy to jest najlepsza opcja, yy, jeśli chodzi o niego. Że to nie jest, ale no nie, no ma dobre podania, dribbling, to obrony i fizyczne może jeszcze chłopak wyciągnie, nie, nie wyciągnie, nie wyciągnie, więc tu musimy iść w tego box to boxa, wydaje się, że to będzie najlepszy, najlepsze rozwiązanie, żeby starał się, chociaż nie, no to mu poprawę, więc bądź przechwytujący i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kogo mamy tutaj dalej? Julianiego, no to ty, chłopaku, w sumie idź w to, co zajmie ci najkrócej, więc fajnie, żebyś był... Nie, no te strzelania wyglądają najgorzej jak zwykle, więc cień mu dajemy. Berardi tutaj tak naprawdę to e, też fajnie, żeby szedł w te statystyki strzeleckie. E, Seku Koita, no to to co ważne dla ciebie. Dodajmy ci szeroko ustawionego rozgrywającego. Tutaj może mieć tak samo, chociaż Ty z nami nie zostaniesz. Ty nam się nie interesujesz. No i Moise Ken. No tutaj podania są absolutnie tragiczne, więc dajmy mu napastnika kompletnego, chociaż kompletnie tego nie widzę. Dobra, słuchajcie, treningi są wyznaczone. My gramy teraz z RB Lipsk. W tym meczu nie wystąpi Kambulla, bo on musi odpocząć. Tak więc tutaj chciałbym zobaczyć Pirolę w środku obrony. Na prawej stronie Kasasa, eee, tutaj będzie Gerard Piquet, na bramce Liwakowicz, eee, tu Lukas Tore... czy czemu ja chcecie ten? Nie, no to gra. Eee, środek pomocy. Lukas Toreira, bo dawno nie grał. Florenciego zmieni Viviani. Tutaj Neves. Eee, zmieni się z Fernandeszem, bo chciałbym, żeby ten wskoczył do składu sobie już, chociaż w sumie możemy go dać tu. Minus jeden ma. Dobra, to zagra na minus jeden, a ja chcę, żeby grał ten neves, żeby się chłopak albo w sumie nie grał sensji dawno, więc tak to robimy. Na napadzie zobaczymy sobie w takim razie eee... koite. Dobra. Eee, więc w ten sposób to będzie wyglądało. No jak widzicie, na razie jest takie bardzo luźne moje podejście do tego wszystkiego, eee, ale. Ale no, to jest dopiero turniej przedsezonowy, więc, więc chcę, żeby po prostu tutaj każdy miał szansę na grę, a wygrywamy to spotkanie, proszę bardzo. E, Jetson nie trafił karnego, ale Sensi zdobył bramkę e, z gry, więc bardzo mnie to cieszy. E, więc całkiem nieźle rozpoczyna się dla nas ten sezon także w tym e, przedsezonowym pucharze. E, po kontuzji wraca Martinez Quarta, i to jest piłkarz, którego absolutnie nie widzę możliwości, żebym sprzedał też po tym urazie, chociaż jeżeli ktoś będzie chciał go kupić, to zapraszam, a my dostajemy z Napoli. Ofertę za Christiana Kłamę. Czemu to nie może być lepszy zawodnik? No, czemu to nie może być lepszy zawodnik? Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że ja chcę tak bardzo Piotrka Zielińskiego, że sobie nie wyobrażacie w naszym zespole, bo to, to byłby taki dodatek po prostu idealny. No, ale oni się na pewno nie zgodzą na Piotrka Zielińskiego, żeby do nas doszedł. Chociaż może, chociaż wiecie co, teraz tak jak o tym myślę, to już nie jest ten czas na zielka. Skoro mamy. Kurczę, skoro mamy e, u siebie już e, skoro mamy już u siebie e, Fernandesa, to to, to, to. to Zielek nie jest tym krokiem naprzód, którego byśmy sobie... Życzyli, który byśmy sobie wyobrażali. Powiem tak, nie macie nikogo, kogo ja bym chciał na wymianę, a jesteście zespołem z naszej ligi. <grydy> Jakby De Laurentiis zrobiłby to samo. Eee, nie, nie chcę procenta, chcę 10 milionów więcej. Eee, De Laurentiis zrobiłby absolutnie to samo, więc ja wiem z jakim człowiekiem mamy tutaj do czynienia, i ja wiem jak z nim trzeba negocjować. Ma być trójka z przodu, jesteście Napoli, wy z nami nawet nie chcecie rozmawiać. To co ja mam z wami rozmawiać? Jakby. Na razie, na razie. Ja wiem, że ja sprzedam kłamę. Wiem, że, że on odejdzie gdzieś. Najlepiej, żeby poszedł na wyspy. A zwyczajnie nie ma opcji żebym ja tutaj miał go sprzedawać do Napoli za, ten, za jego wartość albo coś takiego, nie, nie, nie ma takiej możliwości dobra, chciałbym zobaczyć teraz, jak poradzimy sobie bardziej w, w naszym systemie tak więc zagramy w tym, skła, w tym meczu formacją 4-3-3 w bramce wystąpi Liwakowicz, chociaż nie, tu wolałbym Radu żeby ten złapał jeszcze troszkę grania po prawej stronie Florencji, w środku obrony Kambulla oraz no nie, Kastani nie, a Florencji w środku no nie, e, tak więc tu zobaczymy, no właśnie Kasasa chyba, no bo po prostu, yy, a wiecie co będzie najśmieszniejsze? No, to będzie najśmieszniejsze, e, Skornet jest po prostu nie, nie, nie do zastąpienia. Dobra, e, jest Kambula, jest y, Kastań, e, dalej mamy Lukasa Toreire, e, prawe skrzydło oczywiście Berardi. E, czy tu zagra Sensi? Nie, tu zagra Jetson Fernandez, bo jest bardziej wypoczęty. Locatelli, Toreira no ten środek pola wygląda dobrze Na napastniku Moise Ken Lewe skrzydło Koita, prawe skrzydło Berardi No i teraz pytanie Kto będzie y, kapitanem tej hałastry Najdłużej w zespole No wydaje się, że Cornet jest najlepszym kandydatem Tutaj tak naprawdę, bo gra długo już w tej drużynie Gra dobrze y, Jest takim liderem boiskowym mam wrażenie Daje zawsze z siebie wszystko, więc nie mam z tym problemu Gramy więc z Vajadolid I to spotkanie Przegrywamy po rzutach karnych Okej, okay. jakby jest to, jest to do przeżycia scenariusz. Nie mam z tym problemu, że akurat 11 zadecydowały o tym, że przegrywamy w finale. Może też dobrze, żeby wiecie, nasi zawodnicy się. Aż tak bardzo nazwijmy to, nie zachwysnęli e, wynikiem. A my dostajemy propozycję z Aston Willi. Słuchajcie, dacie trujeczkę z przodu i ja się zgodzę. Wydaje mi się, że tutaj nie jest, chociaż wiecie co? E, nie, ja z nimi po prostu wolałbym porozmawiać. E, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tę trujeczkę wynegocjować. E, no i to jest dobry kierunek dla e, Kłame. Tak więc zaproponuj nową kwotę. 30 milionów, tu zero, z tyłu cyk. Uważam, że to jest dobra propozycja. Oni się na to zgadzają. No i piękna sprawa. Christian Kłame odejdzie za 7 milionów więcej niż wynosi jego wartość. Mi się to podoba i te pieniądze wpakujemy w Krzysztofa Piątka. Tak jest. Krzysztof Piątek wróci do Włoch i moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie. Potrzebujemy dziewiątki. Potrzebujemy dziewiątki absolutnie. E, nie wiem, czy Pio jest e, gotowy na to, że nie będzie naszym. Topowym napastnikiem numerem 1. Zobaczymy w negocjacji kontraktu. Yy, ale to uważam, że jest naprawdę dobry transfer. Oczywiście nie będziemy płacili tej klauzuli odstępnego, która jest obrzydliwie wielka. Nowa kwota, pio-pio. Moja propozycja to jest 27. Zobaczymy, co odpowiedzą. Jeżeli uda nam się go kupić taniej niż alawesz. Dla mnie spoko. Zobaczymy, co sam zainteresowany. E, myślę, że chętnie wróciłby do Włoch, że, że Florencja to jest fajne miasto. Rotacyjny. Pio, Pio, amore mio. To mi się podoba. To jest piękna sprawa. Trzyletni kontrakt. E, wiesz co? Możesz dostać nawet na 4 lata, jeżeli chcesz. Dla mnie to nie jest problemem. No i tutaj kluczem będą zarobki. To jest jednak. Uznana marka w Serie A, e, trzeba to przyznać. Plus w e, Hercie zarabia nieźle. Moja propozycja, no to, to będzie 75 milionów. Wydaje mi się, że to jest uczciwy kontrakt bardzo. E, ja jakby dajemy mu podwyżkę względem tego, co zarabia. Agent zadowolony, Krzysiek zadowolony. No i to jest piękna opcja. Tylko pytanie, czy chcemy dać mu tę przeklętą dziewiątkę. Czy, czy Pio Pio chce dziewiątki w Italii? No damy mu, damy mu dziewiątkę, zobaczymy czy... Czy będzie w stanie e, zmazać to, co działo się z tą dziewiątką w, w, w Mediolanie? E, to jest moim zdaniem dobry układ, bo tak, na dwóch napastników z Mojzekenem to jest dobry piłkarz. Do 4-3-3, jako następca Mojzekena, czy też naszego podstawowego innego napastnika, to jest dobry piłkarz. Na skrzydle nie zagra, ale my skrzydłowych sobie zaraz innych poszukamy. E, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry dodatek do drużyny, e, bo myślę, że ma w sobie potencjał na 10 goli przynajmniej, e, i, i to jest. Naprawdę Naprawdę fajny piłkarz do, do wejścia Tak więc jestem z tej opcji Naprawdę mocno zadowolony Zastanawiam się czy nie chciałbym dać Berardiemu Możliwość grania na prawym skrzydle Ale zobaczymy Na razie jest, na razie jest dobrze Słuchajcie, Ja jestem zadowolony bardzo z tego jak to wygląda Jeżeli chodzi o krzyżka, Że do nas przychodzi Dumbia zaskakuje formą przed startem Nieważne jaką miałby formę ten Dumbia My go, my go, my go nie chcemy, my go sprzedajemy A Villarreal chciałoby Sisoko nie mam problemu. Jakby pierwszy, który się zgłasza, dostaje Sisoko. Dla mnie to w ogóle jest, wiecie, tutaj bez negocjacji. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Hames. A nie, to jest James, przepraszam. Myślałem, że to Hames James Rodriguez, ale to jest po prostu James z, z Manchesteru United. Przechodzi do Juventusu. Bardzo mi się nie podoba ten transfer. Bardzo mnie on boli, nie ukrywam, no bo im mocniejszy Juventus, tym gorzej. Chociaż w tej karierze nie jest to, umówmy się, postrach. No i dalej warto by było zastanowić się nad kolejnymi transferami. No Ja tego Gomeza miałem w głowie e, jako ewentualne następstwo Lautaro, więc ten transfer bardzo mi się nie podoba. E, Rebicz jest piłkarzem, o którym myślę, nie będę ukrywał, jako wzmocnienie drużyny także. Chociaż tutaj czarne, e, czarne wspomnienia Krzyśka Piątka by były, jak przyszedł i, i razem tutaj zaraz hyc Rebicz. E, ale e, tak naprawdę e, myślę jeszcze o ściągnięciu... Kurczę, Zaniolo odszedł. Szkoda. E, no jest cały czas ten Kudus, to byłby ciekawy piłkarz, ale... Hmm. E, dobra, ten zawodnik, który by nas interesował najbardziej, to jest lewy pomocnik. Bo to, to, jest, takie, to jest taki transfer fajny do składu, fajny do rotacji, słuchajcie. E, zlećmy tutaj te negocjacje, albo w sumie samemu może to wynegocjujemy lepiej. Porozmawiajmy z młotami, e, zaproponujmy kupno, zobaczymy ile jesteśmy w stanie e, tutaj zarobić, a w zasadzie urwać na tym transferze, bo o urywanie mi tu chodzi. 17 milionów, zobaczmy. Oni chcą kasasa, ale my nie sprzedamy kasasa, bo kasas u nas zostaje. Moja propozycja jest ściśle gotówkowa i wynosi ona, no chyba, że chcecie, słuchajcie, możemy na przykład zrobić tak, 15 plus dostaniecie Sirigu. Nie wiem, czy Sirigu chce spędzić ostatni sezon w Londynie, ale ten. 17,900, spoko. No to zejdźmy sobie jeszcze niżej. 17,5. No i słuchajcie, za 10 milionów kupić Andersona. Moim zdaniem dobry deal. Fajne uzupełnienie składu. Może zagrać na dziesiątce, może zagrać na boku. Piłkarz, który. E, swoją przydatność w Lidze Włoskiej udowadniał nieraz, więc dla mnie naprawdę fajny e, transfer. Dodatkowym uzupełnieniem drużyny, ciekawym, mógłby być Briniola, powiem szczerze, e, jako taki głęboki rezerwowy. Ja tutaj zlecę te negocjacje dotyczące kupna i zobaczymy, za ile moglibyśmy go kupić, bo to byłoby, taki wiecie, fajny dodatek, tak jak mieliśmy tego czoricza. Taki, taki gościu, który sobie wejdzie. Zagra i, i, i tyle. No, tak naprawdę e, na zasadzie tego piłkarza wolnego, co go kupiliśmy, którego nazwiska nawet nie pamiętam, co nie świadczy chyba o mnie najlepiej. E, o Boże, jak się ten ziomek nazywał, czekajcie. Chodzi mi oczywiście o tego. Dumbie. No, e, więc w ten sposób to wygląda. E, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ofensywę, to jeżeli nikogo nie będziemy musieli sprzedać, to sytuacja wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Ale mogłaby wyglądać lepiej. I nie ukrywam, że kurczę, mignął wam parę razy ten brand. I powiem szczerze, no chodzi mi po głowie, to była jedna z waszych propozycji i to byłby na pewno ciekawy zawodnik, żeby nas tutaj wzmocnić jeszcze. I zastanawiam się nad nim. Tylko, że to byłby. E, chociaż nie, brand do nas nie przejdzie, bo liga za słaba. Pff, dobra, więc żałosne. E, więc jest oczywiście jeszcze ten kudus tutaj. I to byłby na pewno taki. Dobry transfer dla nas, bo jesteśmy jakby. Nasz problem w tym momencie jest taki, że zresztą, tak jak Wam mówiłem, nie jesteśmy zespołem, który może być jeszcze konkurencją dla Manchesteru United, na przykład, dla PSG, jeżeli ktoś ma wybierać klub, ale możemy być tym klubem pomiędzy. No i dla takiego Mohameda Kudusa na pewno jesteśmy krokiem naprzód, bo pokazujemy go światu, dając za niego wielkie pieniądze. Pokazujemy go światu, będąc tym klubem, którym jesteśmy. Dla niego jesteśmy tym krokiem pomiędzy Realem, Barsą, innym wielkim klubem, a Ajaxem, który wiadomo, że jest jakby gigantycznym zespołem z ogromną prze przeszłością, ale jest też trochę taką wylęgarnią talentów. jakby. Wiecie o co mi chodzi, chyba. Więc wydaje mi się, że ściągnięcie Kudusa. Naprawdę byłoby ciekawe, i, i zawodnik z Gany w, w naszej lidze, w moim odczuciu, odnalazłby się naprawdę dobrze. Jesteśmy też dla niego krokiem naprzód finansowym. Bo zobaczcie, nie ściągniemy zawodnika 8-4, któremu będziemy w stanie dać trzykrotnie, czterokrotnie większą pensję. Porozmawiajmy za Jaksem, zobaczmy, co klub z Amsterdamu powie na naszą propozycję, bo to dopełniłoby nam środek pola. Skrzydła także, bo wydaje mi się, że kudus może grać także na skrzydłach, bo, bo to jest zawodnik raczej szybki. I mamy wtedy kadrę uzupełnioną naprawdę genialnie. Chyba, że odejdzie zeken, No ale wtedy będziemy się zastanawiali. Zaproponuj w takim razie kwotę za piłkarza. Hmm. Słuchajcie, moja propozycja jest ciekawa, bo ja jeszcze muszę kupić topowego obrońcę. Co wy na to? Zobaczymy, czy to, czy to przejdzie. Okej. Okay. Dobra, widzę, że tutaj e, idziemy w tę stronę bardziej. No to zaproponujmy im 60 milionów. To pachnie taką starą serią A, jak Fiorentina daje takie wielkie pieniądze za zawodnika. Dobra, 84. No tyle wam nie dam. E, mógłbym, ale nie chcę. E, więc zobaczmy, czy mamy może kogoś, kto by Was tutaj zainteresował. Nie, nie, nie. Pomocnicy. No nie, 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 nie. No niestety. No dobrze. To w takim razie zaproponuj nową kwotę. 60 milionów plus 15% od sprzedaży. Co wy na to? To jest dobry deal, bo ten procent od sprzedaży będzie gigantyczny. 80 wam nie dam. 60 milionów to jest gotówkowo tyle, ile ja chcę za niego dać. No dobra, oni do nas z tym wrócą i zobaczymy, jaka będzie ich propozycja. Czekamy także na rozwiązanie transferu Brignoli, Felipa Andersona oraz. No oraz zobaczymy, co z tym kudusem. No ale... To co z tego wyjdzie? I czy coś z tego wyjdzie? O tym wszystkim przekonacie się już jutro.